Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejny odcinek podboju Poland Bola. Ostatnio udało nam się zdobyć duży teren Afryki, ale dzisiaj przyspieszamy. Dzisiaj musimy zdobyć jak największy teren. I jak widzicie, na przykład tutaj już sobie odkryłem kolejne kraje, w sumie możemy wysłać. I widzicie też, że oni nie posiadają żadnych armii. I to jest idealne po prostu, idealny cel dla mnie. Nawet wezmę, mam wojnę z kimś innym, także musimy chwilkę poczekać. Niech oni sobie tutaj to zdobędą. Wy pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Każdy lajk to jest jeden gold na sekundę dla Polski, a chyba chcemy, żeby Polska tutaj podbiła wszystko, także nie wiem, na co czekasz, podbijaj tutaj jak najszybciej, cyk, i mamy, Rebel Ablate in, w Tunezji, będzie jakaś rebelia, także musimy od razu się tym zająć, ile mają 6 siły, nie no panie, z czym wy do mnie, weźmiemy sobie nawet 30 siły, jak widzicie mam 7000 golda, ponieważ ten gold mi jest tu bardzo, bardzo potrzebny i muszę zdobyć jak najwięcej terenów Afryki, żebym mógł się później liczyć z państwami i mógłbym się mierzyć z takimi państwami jak na przykład Niemcy, jak na przykład Rosja, bo Rosja jest tutaj bardzo mocna. I już mamy 30 golda na sekundę, ale to jest dopiero początek. Będziemy sobie odkrywali takie państwa, które wiem, że mi nie zrobią za bardzo krzywdy i będziemy je w ciemno atakowali. Nie będzie już czegoś takiego, na przykład Libia, jak widzicie, tutaj jest mega atak, bo mamy atak z morza, mamy atak z powietrza i atak z lądu. Także trzeba było się na to przygotować, cyk, cyk, cyk. Tutaj sobie to wszystko poklikamy. Mamy 7000 golda, więc wydaje mi się... 60 siły nie miałem jeszcze. Także lecimy naprawdę bardzo szybko. Kamerun. Czy mi wystarczy tej siły? Powinno mi wystarczyć. I w międzyczasie odkrywamy kolejne państwo, które za chwilę zatokujemy. Samolot przelatuje. Jeżeli filmy wam się podobają z tej gierki, to subskrybujcie kanał. Wtedy nie przekapicie kolejnych filmów. I mam także dwa kanały, na których także wrzucam dość często filmy, więc polecam sobie je obadać. Może wam się spodoba, bo po prostu tam content, który jest na nich publikowany. I uwaga, kolejne państwo zostało zdobyte, także od razu rozpoczynamy po prostu w sumie atak na jeszcze jedno państwo, i jeszcze jedno, i jeszcze jedno, bo w sumie widziałem też, że w tej grze są speedruny i ludzie tam na przykład w 40 minut, widziałem, że gościu podbił cały świat. Rozumiecie? Cały świat w 40 minut. Gdyby mi tak dobrze szło, to by było naprawdę piękne, ale musimy na początku się zadowolić tym, co mamy, czyli podbijanie po prostu tych państw, które tutaj są. I jak widzicie, po raz kolejny nawet nie spojrzałem, jak mocne my siły posiadamy i czy w ogóle... wojsko, które mam... Oby sobie poradzili. Great work, dobra. Udało się odeprzeć i kolejna wojna wygrana, także bardzo dobrze i mamy już 34 golda na sekundę, więc całkiem spoko to wygląda, ale... Musimy teraz na chwilę odpocząć, złapać oddech, bo jak widzicie, mamy tutaj siły już 6, więc powoli zaczynamy zbyt mocno eksploatować nasze wojska i może coś w Europie bym podbił, nie, no zobaczcie, oni są za mocni, po prostu to nie ma sensu ich podbijać, skoro Czesi, nasi sąsiedzi mają ile, 35 siły, my mamy aktualnie 43, tylko że jest jeszcze Austria, więc musiałbym mieć 70 siły, tak? 35 i tutaj mamy też 35, no to tak, 70 siły. Aktualnie mam 43, a im więcej wydam kaski, tym większa siła będzie tutaj potrzebna. Więc wracamy na naszą ulubioną Afrykę i po prostu pociśniemy jeszcze na przykład tutaj, co my mamy? Czad. Za dużo wojsk macie. Ojejku, macie naprawdę dużo tych wojsk. To w takim razie może tutaj małe wsparcie i... Czekajcie, a czemu oni mają... dobra, samoloty. Szczerze, przez chwilę myślałem, że oni mają tutaj statki jakieś, jakieś okręty. I tak mówię, ty, czemu w Afryce, na środku Afryki mają okręty? Ale to po prostu źle spojrzałem. Więc 2000 na to wydamy sobie, 43 powinno starczyć i lecimy z Czadem. Kolejny samolot oczywiście trzeba będzie zestrzelić. Co tutaj jest? O, local military. Dobra, bo to mi pokazało po prostu inne państwo. I lecimy. Oby się udało, jeżeli nie, no to będę trochę w dupie i trzeba będzie troszeczkę to przystopować, ten mój atak. Ale chciałem dzisiaj całą Afrykę podbić. No, jak będę miał całą Afrykę, to obstawiam, że będę miał, nie wiem, 60-70 golda na sekundę, a jak będę miał 60-70 golda na sekundę, no to wtedy Europa, ale pamiętajmy, że mamy cały świat do podbicia. I to, że ja tutaj się bawię, wiecie, z Afryką i dosłownie parę państw udało mi się zdobyć, to tak na dobrą sprawę nic kompletnie nie znaczy. Dobra, ile mamy? Dwie kolejne fabryki, czyli dwa golda na sekundę. 36 już mamy. Może ten kraj na N też byśmy sobie tutaj podbili. Ghana, w ile wy macie? 17 siły. 32 Navy macie.
co jest? 32 Navy? Przecież wy nie powinniście mieć tutaj aż tak dużo, a my mamy 41, więc wiadomo, że Polska jest lepsza. Ostatnio w ogóle zakończyłem też scenariusz Age of History, jeżeli nie widzieliście tego ostatniego odcinka, polecam sobie się z nim zapoznać, bo naprawdę to była dla mnie długa i wyczerpująca jakby psychicznie wojna, ale w końcu zakończyliśmy i możemy przejść do innych rzeczy, także będę musiał sobie coś tam wybrać i lecimy z Ganą. Jak widzicie, Polska Afryka po prostu będzie, tutaj sami Polacy będą, przynajmniej taki jest plan. No i musimy uważać na to, że w każdej chwili możemy zostać zaatakowani i te ataki będą coraz potężniejsze, będą na różne inne prowincje. Jedyna rzecz, której mi tutaj brakuje, to są sojusze. Chciałbym, żebyśmy mogli mieć sojusz z jakimś innym państwem i razem atakować. Wiecie, na początku bym się dogadywał pewnie z Niemcami i byłoby spoko. I na pewno by mi tutaj pomogli. O, właśnie dostałem wiadomość, że na Litwie 20 musimy i 19 sobie ulepszyć nasze siły, bo inaczej ktoś zdobędzie. W sumie nawet nie wiem, kto nas atakuje. Czekaj, gdzie to jest napisane? Bla, 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 bla. Aha, czyli Francja próbuje przejąć Litwę. Czyli są tutaj ataki i dostaliśmy kolejną, jak widzicie, kolejną wiadomość. Tym razem jest to w Kamerunie i musimy, ile? 20 siły mają? No to my damy 30. 10, żebyśmy mieli przewagi i wróćmy sobie tutaj do tego jedynego kraju w Europie, który udało nam się podbić i trzeba będzie... Czekajcie, ile muszę wziąć siłę? Bo ja w ogóle to jest tak, że patrzę na to i chwilę później zapominam. 20 i 19. No to idealnie powinno wystarczyć. Mamy 38 golda na sekundę. Czy nasze polskie wojska są zmęczone? Troszeczkę tak, ale nie na tyle, żebyśmy zatrzymali się. Lecimy z odkrywaniem kolejnego państwa. No przecież to wygląda pięknie. Zobaczcie, 4 siły, 4 siły. Przecież gdybym ja wiedział o tym wcześniej, że tutaj są aż takie słabe państwa, a wiecie, odkryłem sobie tą część Afryki i tak naprawdę, bo mówię, dobra, przejdziemy już do innych państw. A po co przechodzić do innych państw, skoro tutaj oni tylko czekają na to, żebym ich podbił, żebym przejmował ich tereny. Tutaj mają troszeczkę więcej. Dobra, zobaczmy sobie tu. Samolotów trochę mają. 32. No, niedobrze, niedobrze. W ogóle tu jest, widzicie to? Widzicie to? To jest błąd. Nie powinno tak to wyglądać. Z jakiegoś powodu to tak wygląda dziwnie. I Angola. W Angolii mają 15, 31 i 26. Dużo, bardzo dużo. Także poszukajmy czegoś innego. Nie no, tutaj no właśnie, Egipt na pewno będzie dobrze. Dobrze. Cypr. Jasne. Nawet nie sprawdzam siły. To jest niemożliwe, żeby oni tutaj mieli wystarczająco siły, żeby utrzymać to. I przy okazji jeszcze posprawdzamy. A, Izrael, no, Izrael będzie troszeczkę lepszy. I mamy jedną gwiazdkę, tak. Czyli kolejne państwo zostało podbite. Mamy już 40 golda na sekundę, ale tym razem chyba musimy troszkę przystopować i poczekać i może zdobędziemy właśnie albo tą Republikę Kongo Demokratyczną, albo Angolę. No i czas na podbój Angolii i zdałem sobie sprawę, że lada moment będę mógł zrzucić na kogoś drugą bombę atomową, a pamiętam, że w poprzednim odcinku mówiłem, kurde, czemu zrzuciłem chyba na Libię, jeżeli dobrze pamiętam, albo to była Algieria i czemu na nich zrzuciłem, skoro mogłem wykorzystać to na jakieś silniejsze państwa, jak na przykład Niemcy, ale no przez to, że podbiłem teraz tak dużo państw na przestrzeni tak małego czasu, no to wiem, że lada moment będę mógł po prostu przystąpić do kolejnego ataku i zobaczmy, jak wyglądają nasze siły. Szczerze, wyglądają całkiem spoko. Spodziewałem się, że będzie gorzej, także trzeba małe tutaj 50 siły. Teraz już będę mógł celować w to, żeby mieć te 50 siły na każdy atak, co jest naprawdę spoko. 25, zobaczmy, jak to wygląda tutaj. 17, 16, dobra, Belgia, musimy na Belgię uważać, 17, 16, okej, no to weźmiemy sobie, 500 wydamy tutaj na 20 siły i powinno mi to wystarczyć, chyba że źle coś obliczyłem, bardzo możliwe, że tak jest, bo nie chcę już, wiecie, spędzać tutaj czasu na wyliczeniach, dobra, to powinno mi starczyć, nie, jeżeli atak zostanie odparty, to będę wiedział, żeby wtedy dopiero usiąść i wtedy pomyśleć zaplanować kolejne kroki, a na razie czuję po prostu, że jestem na fali i na spokojnie sobie to podbijamy, chociaż mógłbym spróbować rzeczywiście w jakimś innym kierunku zaatakować, żeby nie było tylko tak, że będę atakował Afrykę, to jeszcze weźmiemy jakieś państwo z Europy w tym odcinku, dobra? Tak się możemy umówić, bo rzeczywiście oni nie sprawiają mi żadnych problemów.
ale w sumie też potrzebuję podreperować sobie swój budżet. Już mamy 44 na sekundę, super, super, super. Także może teraz skupmy się na jakimś naszym sąsiedzie. No i powiem wam, że tutaj robi się malutki problem, bo potrzebuję 70 siły, żeby ich podbić i o, właśnie udało mi się to wbić, także bardzo, bardzo spoko. No ale musiałem poczekać parę minut, żeby rzeczywiście zgromadzić tą armię, żeby podbić naszego sąsiada, który w sumie nie jest, wiecie, aż taki mocny. I czekajcie, czy ja dobrze zaznaczyłem? Bo czemu oni z tej strony atakują? O co chodzi? What? Dobra, dziwne to było, że akurat z tej strony, a przecież byliśmy, my jesteśmy sąsiadami, mogliśmy po prostu przekroczyć sobie granicę i tyle. 440 golda wpadam na moje konto i uwaga, czy Słowacja będzie moja? Czy uda się wygrać tą walkę? Ja oczywiście tracę tutaj, straciłem wszystkich żołnierzy, amunicji też już nie mamy. Mamy tylko uzbrojone jakieś tam pojazdy, artylerię też jest coraz mniej i udało się wygrać. Także bardzo fajnie i jedna rzecz, druga rzecz i trzecia, czyli 3 golda na sekundę. Szczerze, w tym samym czasie, gdy gromadziłem te wojska, to bym podbił pewnie z jakieś 3 albo 4 państwa afrykańskie. Także czy to było opłacalne? Nie, ale no, jedną obietnicę mamy już z głowy, także wróćmy sobie tutaj do Afryki, zobaczmy jak to wygląda. Nie mają zbyt dużo wojsk, ale jeszcze... Okej, okay, tutaj trwają jakieś walki. Możemy sobie podkrywać coś innego. O, Madagaskar. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda na Madagaskarze. Tutaj mają siły 34-16 i... Okej, okay, tutaj 34-16 i Francja wysyłała im statki w sile 16. No to jest mały problem i na pewno nie będę mógł tego teraz zdobyć. Także skupmy się może na tym, co mamy już tutaj odkryte, żebyśmy mogli przejść dalej. I uwaga, kolejne państwo powinno zostać lada moment pobite. Tak, udało się, także dołączmy to. I tutaj znowu 3 golda na sekundę. Dobra, i był jakiś atak na kolejne nasze państwo, ale znowu się zabezpieczyliśmy. Trade good deals. Pamiętam, że ja na początku tej serii mówiłem, że będę z tego korzystał. Tylko na dobrą sprawę, ja nie potrzebuję z tego korzystać. Jak odkryłem Afrykę, to moje wszelkie problemy zostały rozwiązane i to bardzo szybko się rozwiązały. Tutaj mają 14 siły, tutaj mają 20 i 32. Dobra, dobra, dobra. Jak to wygląda? 14 siły wystarczy, że troszeczkę to uzupełnimy i już jesteśmy na dobrą sprawę gotowi. Chociaż nie, przepraszam, nie jesteśmy gotowi, musimy chwilkę poczekać. Dobra, tyle ile wam powinno starczyć, także zaraz kolejny kraj w Afryce zostanie... Oj. Chwila, czy jakaś informacja? Nie, myślałem, że coś tutaj doszło, ale zaraz kolejny kraj w Afryce zostanie dołączony do Polski i będziemy mieli ile? 52 golda na sekundę? Albo coś koło tego? Powinno być. Okej, sprawdźmy. Ile tutaj? Tak, 52 golda na sekundę, także jak widzicie, Polska powoli przejmuje panowanie nad światem. Dzisiaj nikt nie mógł nas powstrzymać, nic nie straciliśmy, no i podbiliśmy kolejne państwo w Europie, więc o to chodzi. No ale jeszcze do podbicia całego świata troszeczkę czasu trzeba.